Witajcie wszyscy w Kuchni Mariol. Dzisiaj przygotujemy sałatkę warstwową ze śledzia, ziemniaków i buraków. Bardzo smaczną i łatwą w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tej sałatki. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do sałatki potrzebujemy pieczone lub gotowane buraki, ogórek kiszony, pół kilo śledzia w zalewie octowo, olejowej, cebula, ziemniaki gotowane w mundurkach, jajka gotowane na twardo. Na dno rozkładamy pokrojonego buraka. Pokroiłam go w grubą kostkę. Na to odrobina majonezu. Teraz układamy ziemniaka. Ziemniaki należy przyprawić solą i pieprzem. Na to cebula. Dociskamy wszystko ładnie. Majonez. Na to śledź. Odrobina majonezu. Ogórek. I wierzch sałatki posypujemy jajkiem. Tyle, ile nam się zmieści. Sałatkę ozdabiamy natką pietruszki. No i tak przygotowaną sałatkę chłodzimy i podajemy. Jeszcze spróbujemy sałatki. Jest bardzo efektowna i łatwa w przygotowaniu. Sałatka jest bardzo smaczna, dobrze wyważona, smakowo idealna. Nic bym tutaj nie dodała, nic nie ujęła. Pyszna sałatka, polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.